niecałe 5 godzin wbiliście tyle łapek w górę, za co wam z całego serca dziękuję. I to oznacza, że niestety moja farma kurczaków nie ma kompletnie sensu, dlatego że muszę zamienić to na farmę krówek. Dokładnie tak. Zaraz tam pójdziemy i zaraz wam pokażę, jak to teraz wygląda. Ale teraz muszę nazwać Igora Zajączkowskiego, który wczoraj włączył wspieranie kanału. Kolejny villager. Dzień dobry wszystkim, ja jestem Lufer, a to jest kolejny odcinek z naszego serwera. Dzisiaj będzie gość specjalny. Dokładnie tak. A jak słuchajcie, wbijecie łapek 1200, to na serwer dołącza kolejna osoba, która jest youtuberem. Dlatego proszę was, wiem, że wczoraj też pisaliście, ale teraz napiszcie, jakiego youtubera chcielibyście zobaczyć na naszym serwerze. Z innych uniwersów, czy to z naszego uniwersum, czy to z innych uniwersów, napiszcie w komentarzu. Ostatnio dołączył do nas Mięta, który właśnie wrzucił wczoraj film. I słuchajcie, dzisiaj właśnie coś związane... W ogóle nie wiem, kto mi tego golema tutaj wsadził. W ogóle nie wiem. Kochani, subskrybujcie kanał tutaj na dole, żeby być, słuchajcie, tak jak te koksy. Pojawicie się na odcinku, będzie widać wasz nick, więc subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Cześć, kochanie moje, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, o, ej, gdzie to zdjęcie? O, wyszło. To zdjęcie! Zrobiłem sobie z Martyną zdjęcie Instaxem przed nagrywką. Proszę cię, kochanie, tak to wyszło. Wygląda trochę jak pulpet. Ja wam to zdjęcie teraz pokażę, widzicie go teraz. O nie, a jak ja wyglądam! Jak chłop, co nie? Jak facet! Chłopiec, przywitaj, odcinek Martyna. Chodź ci coś pokażę. Przyszedł ten Mięta na serwer i zobacz, co on już robi. On robi sobie królestwo, widzowie, królestwo. Królestwo sobie zrobił. Mi się podoba to królestwo, ale słuchajcie, po drugiej stronie ja sobie przygotowałem w nocy, słuchajcie, swój projekt jeszcze większego królestwa. Tak, które będę robił. Jeszcze większe królestwo. Wejść tam nie można, ale słońce... Ej, miałeś się moim zachwycać, a nie jego! Przepraszam, bo ja tutaj zrobiłem nawet farmę, słuchajcie, owieczek czerwonych. Nie wszystkie są czerwone. Farmę owieczek i pozbierałem, słuchajcie, konkreta i wełnę. Patrzcie. Nie tykać, bo gryzę, nie tykać, bo zjem, nie tykać, bo uduszę, nie tykać, bo zabiję ci pieska. Także nie kradnijcie rzeczy. No i tutaj są przygotowane rzeczy, tutaj mam... Czekaj, to moje, to twoje. Zobacz to. Widziałam te owce, o to mi chodzi? O to mi dokładnie chodzi, słuchajcie. Dzisiaj zmieniamy swój zegar biologiczny. Przez ostatni tydzień chorowaliśmy. Jeżeli nie chcecie, żebyśmy chorowali, zostawcie łapkę w górę. Ale patrzcie to! Ile już kurczaków tutaj jest? A ja widziałeś, ile ma sobie? Widziałem, już 43 level wbiłem. Ja ciągle je tutaj rozmnażam, ciągle tutaj przychodzę. I dużo ich jest, bardzo, bardzo dużo. Martyna, zamknij oczy, zobacz to. Na początku mam ci zabijać te owce, a teraz kury? Ej, czemu ja, zabiłaś mi Przestań! No czemu mi zabijasz owce i kury? No nie wierzę. No bo muszę level set robić. Oddam. Dzisiaj, słuchajcie widzowie, zrobimy jeszcze większe królestwo niż królestwo, słuchajcie, Mięty. Czy Nubka, czy Paliona, jeszcze większe. I druga wieżyczka, słuchajcie, będzie ulokowana. Nie wiem, w którą stronę ulokować kolejną wieżyczkę. Dobra, najpierw zrobimy ogrodzenie. Jest tutaj liczba, o taka, o takie będzie, słuchajcie, ogrodzenie. To będzie pierwsze piętro ogrodzenia, dobra. I to będzie tak wzrastało do góry. Coraz wyżej. Rozpędzeni prosto w stronę słońca. I tutaj będzie kolejna wieżyczka, która będzie na tą samą wysokość, która była ta poprzednia. Tutaj już nie trzeba, bo to ważne, żeby widać było na zewnątrz. No i dobra, lecimy z tym. Martyna jest chyba na mnie obrażona. Obrażona czy dobrażona czy usmażona? Martyna, halo, nie bądź obrażona. Jak się nazywa żona kucharza? Usmażona. Padł. A to wysokość? Chyba na to, dobra, na tą wysokość będzie... Nie, jeszcze wyżej, jeszcze. Bo tutaj będzie ta wieżyczka. Kurde, będę mole. Ja jestem słaby w budowaniu zamków, ale pamiętam, że kiedyś miałem jakieś tam jeden czy dwa zamki.
Co? Już tyle wełny? To mi tej wełny tak mało z ty... Ej! Ej, 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 ej! Coś słyszałem. Tu jesteś! No przestań! No Martyna! Dobra, tym razem... No i zabrakło mi, dobra. I tak mi styknie, na pewno mi styknie. Niech se Martyna pozabija. Mogłabyś mi pomóc mężowi ulokować swoje królestwo. Mężowi? A ja nie widzę jeszcze pierścionka na palcu. Dobra, jak widzowie wbiło 2000 łapek w górę, to słuchajcie, robimy ślub na tym serwerze. Ale fart! Ale jak na Bedwarsach od razu miałem taki ten, taki odruch bezwarunkowy. No przestań! No, ej, Martyna, proszę ci, ty stop agresję. Oj, kobitka, 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 kobitka. Jak ja cię kocham, a że cię kocham. Nie mam zielonego pojęcia. Najważniejsze jest to, żeby ta wieżyczka była większa od wieżyczki mięty. Oh no! To nie jest ta sama wy... O, ale jestem głupi jak bot. To jest wyżej. No? Nie wiem. To jest jeszcze wyżej? To jest na to wysoko? Tak, to jest jeszcze... na to. Nie, nie, nie. Jeszcze wyżej, jeszcze. A... Nie, tako, tako musi być. A nie, jest na dobrej wysokości teraz. Teraz jest no, na dobrej. Czekaj. Ale zderpiłem, o. Jezus Maria. To teraz ta... jest na dobrej wysokości, no. Dobra, dobra, dziękuję ci, kochanie. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. A mogę go robić w środku? Mogę zrobić ten? Mogę zrobić schody? Możesz zrobić. Możesz zrobić w ogóle wnętrze i podłogę. Bo wiesz, mięta nie ma zrobionego środka, a my pokażemy mu, że będziemy mieli większe dwie wieże. Gabarytowo to będzie wyższe, ale nie większe, ale będzie ładniejsze od mięty. A mięta, z tego co wiem, to on ładnie buduje. On dobrze buduje w Minecraft. Pyk, pyk. Ej, mam nadzieję, że mi styknie tak. O Jezus, a nie, tutaj mam jeszcze wełnę. Dobra, jak to wygląda z daleka? Wow! Ej, to będzie duże. To będzie bardzo duże. Ej, jestem przekonany, że jak ja teraz zrobię to, jeszcze dzisiaj Smolax będzie nagrywał odcinek i on zobaczy to królestwo, to wybuduje swoje królestwo. Albo dzisiaj, albo jutro, albo pojutrze i będzie fioletowe. Widzowie, to prawda. Zginąłem. Zginąłem, słuchajcie, z 41 levelem! Ale ja się nie poddaję! Nie poddam się! Dzisiaj zbieram sobie jeszcze 30 level. Ja wam to mówię. Przygotowałem sobie mnóstwo nasionek i wbijam teraz level. Proszę bardzo, kurczaki. Jest 7 level i mamy level 8. Lecimy dalej. Zaraz będzie 10. Ja się nie poddam. Ja wiem, że miałem nie umrzeć, ale słuchajcie, zginąłem z wysokości. To tak jak na Bedwarsach umrzeć z wysokości. W ogóle zero walki, tylko się umiera, słuchajcie, przez upadek albo przez wysokość. To jest najgorsza możliwa śmierć w Minecrafcie. A wy teraz napiszcie, jaka według was jest najgorsza możliwa śmierć Minecraftowa. Jedna łapka, słuchajcie, to jest 10% levela, który dostanę. Więc kochani, zostawcie łapkę w górę. Może się uda wbić milion łapek w górę i będę miał w końcu ten setny level. Ale no dlaczego zginąłem przez upadek? Bo Martyna postanowiła mnie ciągle zrzucać. Wcale nie. Nie, wcale nie. Ja już idę tam. Idę tam do ciebie. O nie, kurde. Naprawdę nie mam nasionka. Martyna, masz może nasionka? Uuu, tutaj mam. Tutaj będę miał mnóstwo nasionek. Dobra, dobra, 23 level i klikamy. Czy się uda? Nie uda się. Będzie na pewno 25. Ciągle klikam i ciągle leci. Jezu, ile jajek, od razu 16. 25. Może się uda 30. Ej, jak się uda 30. Możliwe. A jak ty wcześniej miałeś? 42. Ojoj. Ojoj, no. 27. Zaraz będę miał. O, mam 27. No nie, kurczaki już deduwa. Nie, dobijam do 28. Gdzieś tutaj na pewno są jeszcze kurczaki, które jeszcze nie dostały ode mnie nasionka. A ty w tym małym tym? Tym małym tym, no. Tym obok jestem. O, 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 o! Jeszcze blisko, dajcie mi jeszcze 10 kurczaków. No nie, skończyły mi się nasionka. 27 level. I'm done. Wow! Ej! Martyna, bo jest mały problem. No? Chodź na zewnątrz. Nie mogę. Ale 200 IQ. Przecież ja mam zboże. To
przychodzi. Pięknie przecież jest zrobione. Zobacz, jakie duże. A chodź do środka. Martyna. Chodź do środka. Martyna. Chodź do środka. Bo Martyna, widzisz? O, mam łopatę w ręce, nie zawaham się jej użyć. No nie widzisz tej różnicy? No co? No zobacz tutaj. Da się naprawić, kierowniku. Jezus. Ale dobra, wchodzimy do środka. Łooo! Jezus, jak to źle wygląda. Oj, to się naprawi. Ja postanowiłam, że tutaj tutaj mamy tu izby. O, czekaj, bo to brzydko to wygląda tak. Co tutaj mamy? Co tutaj mamy, no? Tutaj będzie. To jest nasz zbiorniczek na wodę. Dobra, okej. Okay. Się rozumie. Tak, tutaj w ogóle zburzy to o kierowniku. Kierowniku, to się zburzy, kierowniku. Dobra, to się zburzy. A tutaj w kierowniku się zrobi dalszą część i tutaj będzie pałac kierownika. Dobra, kierowniku? Pałac. Dobra. A, kierownik będzie miał pałac. Jestem kierownikiem. Okej, dobra. Ty jeżeli robisz? To jest nasze królestwo, to musi być tutaj pewne miejsce. Bacy? Kurczaki! No nie, no przestań, proszę! No trochę... Ale teraz mam nogi! Ej, trochę kurczaków musi być! No nie, za dużo ich masz, lagi będę. Tymczasem miała. Martyna, która ma, słuchajcie, 70 tysięcy kotów. A czemu kłamiesz, jak mam ich tylko dosłownie chyba 5 albo 6? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem i... W środku też jest drugi kot? Nie. Nie. 7! No to 7 mówiłam! Nie, powiedziałeś 6! No to 7, ale ty zobacz, jak ty masz kur! No to 7! Ale się nawet do to nich są nie zwierzęta domowe! Ale ty się nawet do nich nie przywiązujesz, a ty jak swoich nie? Kur! No, oczywiście, co, że się przywiązujesz się później, a ja swoich nie! Nie, wcale! Nie zabijam! Zabij, ja teraz zabijam owce, bo ja muszę pokazać widzą, że wbijam ten 30 level! Że challenge nadal trwa! Uwaga! Uwaga! I level 30! Dobra, honorowo wróciłem. Słuchajcie, mam o 9 leveli mniej niż na odcinku, ale na pewno mam więcej niż na początku, niż kiedy no zginąłem. Ej, co jak co, ale podoba mi się to miejsce. Okej. Okay. Podoba mi się to miejsce. To w ogóle jest koza, czy mi się wydaje, że tu jest koza? Koza? No, coś tak mi się wydawało przez sekundę, że to chyba jest koza w ogóle. Nie, to owca, nieważne. Ja owce z kozą. Kochani, wbijcie 1200 łapek w górę, tu dołącza kolejny youtuber na nasz serwer i piszcie, jaka to osoba ma być. I napiszcie mi teraz w komentarzu na końcu odcinka, czy moje królestwo będzie lepsze, jeżeli będę budował takie większe wieżyczki i takie. Napiszcie po prostu, czy będzie lepsze, jak ja będę budowała. Tak, napiszcie, to przypnęło serducho. Życzę wam miłego dzionka, trzymajcie się, była ze mną Martyna. Pa. I papatki.